Witam od 21 czerwca do 22 lipca 2014 roku. To okres roku. Czas, który nas wszystkich w założeniu buduje i ogranicza. Musimy w nim być. To czas, w którym powinniśmy postawić siebie naprzeciw i spojrzeć na siebie bardzo krytycznie. To okres, w którym możemy zmiażdżyć tą naszą strukturę, którą nie chcemy, żeby istniała. To walka z tym, co mamy na sobie, z naszą maską, którą możemy zgnieść i pokazać swoje wnętrze dla własnej satysfakcji, po to, aby być sobą, aby być niezamkniętym. Wolność polega na ujawnianiu siebie, na walce z samym sobą, z własnymi lękami, tym, co nas ogranicza. Jednocześnie też pragnienie własnego wyzwolenia. To zabezpieczanie przez historię, przez wszystkie możliwe nasze działania po to, żeby obnażyć prawdę. Prawdę nawet o sobie, wobec siebie, co jest najtrudniejszą rzeczą. Czas, kiedy mamy możliwość pokazania sobie i swojej przyszłości, zarówno jak i następnym pokoleniom, rzeczywistości własnego ja, z którym tak bardzo walczymy i nie chcemy go przyjąć, ponieważ pokazujemy zupełnie inne działanie, bo nie chcemy pokazać swojej twarzy, ponieważ przyjmujemy cechy najbardziej negatywne, które powinniśmy odrzucić, aby dojść do światła, do rzeczywistości czy do sensu życia z prawdziwą godnością, z prawdziwą wiarą, z otwartym sercem, z duszą. Jak chcesz, tak wyrazisz. Lecz pamiętaj o jednym, że wszystko, co robisz, robisz dla tych, którzy pozostaną. Bo ty pójdziesz do przodu, ale tego z twojej własnej wyobraźni, a nie zrozumiesz jednej rzeczy, że ty już przeszedłeś, a oni są. Tylko oglądają cię z drugiej strony twojego wnętrza. I to skrywa rak. To czas raka, byś mógł opamiętać się w swoich działaniach. To księżyc, który potrafi zmieniać wizerunek twój. Bo kiedy nastąpi jego świat, wtedy on kieruje twoimi marzeniami, twoimi
tęsknotami. A ty po to masz swoją nieprzymuszoną świadomość, by zwyciężyć z własnymi słabościami i nie ulec powiedzmy, że tak zwanemu dobru. Bo najważniejsze jest to, by być sobą, by nieść świadomość. Świadomość tą, która jest najważniejszą świadomością. Jesteś jedyny, niepowtarzalny za każdym razem. Nie musisz odgrywać teatru. Lecz po prostu być tylko. To ten czas, który jest najważniejszy dla nas. Dla naszej egzystencji. Dla naszej egzystencji wewnętrznej, którą tak bardzo ciężko jest rozegrać. A rozgrywka ta może tylko nastąpić przede wszystkim przy pełnej świadomości naszego egzystowania, naszej egzystencji wobec otoczenia, wobec zabezpieczenia to, co robi ten czas. Nie zmarnuj go, bo jest niepowtarzalny. Za rok będzie ten sam, ale zupełnie już inny. Kiedy się powtórzy? Nigdy. Dlatego, że pamięć ludzka tak daleko dziś sięga, a planety tworzą swoje aspekty za każdym razem. Coraz piękniejsze, coraz bardziej niezrozumiałe, ale jednocześnie też doskonałe. Bo plan ustawił ktoś, kto się na tym bardzo dobrze znał. Więc dąż do niego za wszelką cenę, bo szkoda czasu. Do zobaczenia.